Początek to najczęściej w przypadku amigurumi magiczny pierścień, czyli ta pętla, od której będziemy zaczynać, a następnie na niej będziemy mieć kolejne półsłupki spiralnie, bez zakańczania, coraz dalej. Oczywiście przyda się też umiejętność zrobienia zwykłego łańcuszka, gdy będziemy robić ubranka dla naszych postaci, oraz umiejętność zrobienia tak zwanego podwójnego łańcuszka, przybliżę. Podwójny łańcuszek, on jakby z dwóch stron ma pętelki. Umiejętność robienia podwójnego łańcuszka jest potrzebna także przy robieniu wszelkich owali, kiedy, tak jak na przykład na spodzie tej torebki, kiedy robimy coś owalnego i nie chcemy, żeby tutaj była taka dziura na środku, czyli po zrobieniu takiego podwójnego łańcuszka robimy potem owalnie na tym łańcuszku z obu stron. Na tym filmiku pokażę łańcuszek. Zaczynam od pętli, czyli nitkę trzymam do siebie, łuczkę od siebie i nawijam na rękę pętlę. Do tej pętli, którą nawijam na ręce, wkładam szydełko, chwytam nitkę ze strony włóczki i zaciągam. Powstaje mi pierwsze oczko łańcuszka. Kolejne oczka łańcuszka będę robiła nawierając nitkę i przeciągając. Czyli nawieram nitkę i przeciągam. Tak robi się łańcuszek, który nam będzie potrzebny do zrobienia ubranek. Magiczny pierścień, czyli magic ring. Zaczynam podobnie jak przy zwykłym oczku łańcuszka. Koniec włóczki idzie do mnie. Włóczka idzie ode mnie. Nawijam na rękę, na tą pętlę, która jest na ręce, wkładam szydełko i chwytam nitkę, która biegła do włóczki i przeciągam. Tak robiłam zwykle oczko łańcuszka, zaciągając teraz nitkę. W tym wypadku nie zaciągam nitki, tylko przerabiam pierwsze oczko łańcuszka. Czyli bez zaciągania pętli przerabiam oczko łańcuszka. Wygląda to teraz tak. Z tej strony mam dwie nitki, a z tej strony tutaj jest pętelka. I na tych dwóch nitkach będę przerabiała teraz kolejne oczko, półsłupki. Raz. Najczęściej jest to 6 półsłupków, jeżeli to ma być kółko. 2, 3, 4, 5. 6. I pierścień, który mam, zaciągam, ciągnąc przez tą krótką końcówkę nitki. Pierścień gotowy. Mogę go zakończyć półsłupkiem, jeżeli chcę kółeczko. Mogę go zakończyć oczkiem ścisłym, chciałam powiedzieć, albo zrobić dalej w spirali kolejne półsłupki i iść do następnych rzędów. Podwójny łańcuszek. Zaczynam jak zwykle od pierwszego początkowego oczka łańcuszka, czyli pętelka przewlekam, zaciągam.
nitka, końcówka do mnie. Musi być ona dwa razy dłuższa od łańcuszka, który chcę zrobić. Nitka, która biegnie do włóczki, do tyłu. I teraz tak. Przednią nitkę, tą końcówkę, nawlekam od siebie do tyłu na szydełko i przeciągam nitką, która biegła do włóczki. I jeszcze raz od siebie tą i przewlekam. Przewlekam. Czyli jeszcze raz ta nitka do tyłu, a nitka, która jest z włóczką połączona, nawlekam ją na szydełko, czyli yarn over, nad szydełkiem nitka i przewlekam. Tą do tyłu, tą do przodu nawlekam. Tą do tyłu nawlekam, tą do przodu nawlekam. Tą do tyłu nawlekam, tą do przodu nawlekam. Na szydełko, do tyłu, na szydełko do przodu. Przednia nitka do tyłu, tylnia nitka do przodu. Przednia do tyłu nawlekana. I powstaje mi taki podwójny łańcuszek. On ma jak gdyby takie podwójne oczka i z tej strony, i z tej strony.